Witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 części Let's Play Lemmings. Dzisiaj przejdziemy sobie 5 ostatnich poziomów z poziomu trudności Tricky. Zaczniemy od 26. Tutaj trzeba uratować aż 100% lemmingów i to niestety nie jest ani przeze mnie lubiany poziom, ani poziom prosty. Tak, dam pauzę na chwilę. Co musimy zrobić, to nie możemy użyć blokera, bo wiadomo. Tutaj mamy te ostrza, czy płomienie, nie, to się bardziej kojarzy z płomieniami. Musimy zbudować taką jakby ścianę ze schodów, przez którą lemingi nie będą mogły przejść, czyli trzeba parę razy zbudować schody pod rząd, żeby z nich powstała naprawdę taka solidna ściana. No i tutaj oczywiście trzeba się przekopać, także nie wiem, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo to naprawdę nie jest proste. Nie wiem, czy już nie zepsułam. No kop! No, właśnie. To musi być taka ściana, przez którą lemingi nie przejdą i naprawdę nie jest ją prosto stworzyć. To mi się udaje raz na całkiem sporo razy. Niestety więc w razie czego jakieś nieudane próby wam powycinam. No nie wiem, czy to się uda. Właśnie. Się nie udało. Okej? Nie okej. Jeden musiał przeleść. I przez ciebie. Przez ciebie muszę jeszcze raz. O, naprawdę, to jest ciężka sprawa. Chyba tak spowolni może. Jest. Chyba się uda... Tak. Chyba się udało. Okej, jestem bardzo szczęśliwa. Nikt nie wrócił. No właśnie, o, coś w tym stylu nam chodziło jeszcze. Żeby te lemingi nie zdążyły wrócić, kiedy to jest takie niskie, to trzeba im kazać szybciej kopać właśnie. Z tym też jest problem, bo ciężko jest zdążyć zrobić te obie rzeczy, ale jak widzicie, jest możliwe. To nie jest moja trzecia, ani czwarta próba. Ale też nie 20 któraś, więc nie jest tak źle. Nie jestem jeszcze wystarczająco wściekła. Dobra, udało nam się, przechodzimy do poziomu 27. Tak, on jest taki troszeczkę dłuższy, ale on chyba nawet nie jest aż taki trudny. The Island of the Weaker People. 90% lemingów do uratowania. Musimy zacząć od razu kopać, bo inaczej lemingi nam spadną ze zbyt dużej wysokości. A czy zaczęłam kopać w dobrym miejscu, dowiemy się dopiero jak ten się przekopie. Więc tak, tutaj potem trzeba będzie się oczywiście przekopać jakoś przez tą wielką ścianę i dobudować tutaj schodki, ale no ten poziom jest mimo wszystko prostszy, chociaż jest dłuższy niż tamten, ale jest prostszy, bo nie trzeba mieć takiej naprawdę stuprocentowej precyzji. Okej, nie umierają. Dobra, to poczekam aż któryś wróci, żeby dać tutaj blokera. Żeby już się bezpiecznie czuć. Okej. Teraz ktoś musi zacząć się wspinać. Gdzie jest wspinanie się? Tu. Najlepiej trzech śmiałków do tego celu wybrać. I zaczniemy od tego, żeby ktoś mi tu zbudował schody. Najlepiej, żeby zaczął budować chyba stąd. A oczywiście jeszcze wcześniej trzeba dać blokera. Wspinacie się? Wspinacie się, dobra. Więc tutaj sobie damy blokera, potem zajmiemy się resztą. Tak, nie wiem, czy uda mi się tak, żeby oni nie zdążyli wracać, bo tu trzeba mieć czas. Właśnie na midze niestety nie mogę dawać pauzy i zmieniać tego. Okej, ty budujesz. A ty będziesz kopał, mój drogi. Kop. Okej. A, dobra. Mam nadzieję, że uda mu się tam wejść, chociaż nie jestem pewna. Jak coś, to trzeba będzie trochę dobudować schodki, ale chyba powinno się udać. Bo to są takie stopnie akurat, i lemingi powinny po nich wejść. Tak czy siak myślę, że możemy... No, daję radę. Możemy sobie już przyspieszyć. Tutaj jest bloker, którego się możemy pozbyć i drugi bloker, którego możemy się pozbyć. Tak, nasz śmiech właśnie tutaj... Lemingi. No. Dobra, małe schodki, od razu lepiej. No można zacząć nim kopać właśnie tutaj trochę niżej, wtedy nie trzeba robić tych schodków, ale jak coś to zawsze można je dobudować, bo jeszcze
mamy limit schodków niewyczerpany. Tak, wydaje mi się, że one się tak przycinają te lemingi, nie wiem czemu, ale nic na to nie mogę poradzić. Okej, ciebie się pozbędziemy. Dziękuję za owocną współpracę. No, jeszcze mam 2 minuty, żeby wszyscy zdążyli dojść, więc widzicie, to się powinno... Ups, dałam pauzę przez przypadek. To się powinno bez problemu udać. Teraz czeka nas kolejny poziom, 28. Więc na razie, pomijając rzeczy w pierwszym poziomie, idzie mi całkiem sprawnie. Okej, okay, goodbye. 96%, więc spokojnie się udało. Okej, okay, okej. Okay. To przechodzimy do poziomu 28. Lost Something. Tak, to jest bardzo fajny poziom, zresztą zaraz wam pokażę dlaczego. Musimy uratować 90% lemingów. Tak, dam pauzę. Jak widzicie, tutaj nigdzie nie ma exit. Właśnie dlatego ten poziom nazywa się Lost Something. Trzeba po prostu to przejście znaleźć. Ono jest ukryte tutaj. Także, no, jeśli już się wie, gdzie jest, to jest się dosyć do niego prosto dostać, ale jeśli się nie wie, to może być ciężko. Na szczęście ja wiem, więc zajmiemy się już tym, żeby się do niego dostać. Tutaj sobie zaczniemy budować schody. Tak, tak. Potem tutaj damy gdzieś blokera, żeby mi się lemingi z tej strony nie utopiły. Tutaj, widzicie, są bezpieczne, bo nie wejdą na to coś. Coś. Fajnie jest wymierzyć schody właśnie tak, żeby tutaj się kończyły, ale niestety to nie zawsze się udaje. Chyba zaczęłam budować troszkę za późno. Chyba lepiej by było, gdybym zaczęła budować stąd, ale... Nie wiem, zobaczymy. No, troszeczkę za wysoko, chociaż nie. Dają radę. Dobra, to tutaj ktoś musi zacząć kopać. Czekajcie. Dobra, muszę o blokerze pomyśleć. Dobra, jest. Tak, i tutaj właśnie już dokupują się nasze lemingi do przejścia. No i po prostu wchodzą, więc... No, bardzo proste, jeśli się wie po prostu, gdzie jest to przejście. Jeśli się nie wie, to ten poziom może być naprawdę trudny i przyprawiać o frustrację, no bo skąd mamy wiedzieć, że akurat przez tą górę trzeba się przekopać. Także... Nie wiem, można się ratować jakimiś pomocami, solucjami i tak dalej, bo samemu tutaj kopać, to mi się wydaje, że to jest naprawdę ciężko, żeby się zorientować, że to jest tutaj. Można jeszcze tutaj kopać, w tym, w tamtym, nie wiem. W każdym razie, jeśli to się wie, to poziom jest prosty. Teraz przechodzimy do trochę trudniejszego poziomu, 29. Nazywa się on Rainbow Island. Rainbow Island w ogóle to jest takie nawiązanie do gry. Nie wiem, na jakich ona platformach była, ale ja grałam w tą grę na mojej ukochanej Amidze, tak samo jak zresztą w Lemmingi grałam na Amidze. To była właśnie gra, w której jesteśmy małym chłopcem, który wspina się po tęczach, które sam tworzy. I właśnie te tęcze wyglądały mniej więcej w tym stylu. Najpierw miało się tylko jedną tęczę, potem właśnie się zdobywało różne nagrody, które właśnie do tych trzech tęcz naraz aż można było tworzyć i po prostu trzeba było się wspinać na górę poziomu i uciekać przed... wodą, która zaczyna zalewać od dołu. Bardzo fajna gra, bardzo lubiłam w nią grać, bardzo taka kolorowa właśnie, wtedy mi się strasznie podobała. Ta gra jest w ogóle absurdalna, ale bardzo mi się podobała. No, tam nie była fabuła najważniejsza, tylko grywalność, zresztą jako mała dziewczynka to wtedy mnie fabuła i czy to jest absurdalne, czy nie obchodziłam. Taka dygresja o Rainbow Island, ponieważ właśnie ten poziom nawiązuje do tej gry, tych właśnie tęczy. No to zaczynamy. Zobaczymy. Tak, mamy aż 3 wejścia. Znaczy wyjścia. Wejście mamy jedno. Musimy zacząć się tutaj przekopywać. I trzeba też pamiętać, żeby potem, jak lemingi zaczną wracać, postawić tam blokera, żeby nie zaczęły nam, wiecie, umierać. Także trzeba wiedzieć, gdzie się przekopywać, żeby uniknąć tych płomieni. Okej, okay, tutaj się przekopiemy. Muszę zobaczyć, gdzie te... Wow! Czekajcie, klawisze mi się pomyliły. Chciałam zobaczyć, gdzie jest lemming, który wraca, ale jeszcze go nie widzę, więc... Dobra, wracamy tu. Tak, tutaj trzeba będzie zacząć kopać w dół. W tym miejscu. Okej, okay, i zaraz potem zaczniemy kopać pod skosem. Świetnie. Powinno się udać bez problemów, tak, że nikt się nam nie spali. Tak. Nie, coś nie poszło źle.
Zdążyły mi tu wejść. Dobra, to jeszcze raz. Niestety musimy powtarzać. Musimy mieć 100%. Nie, 99%. No, musimy mieć 99%. Właśnie nie licząc tego blokera. No niestety czasami tutaj się może nie udać, jeśli zaczniemy źle kopać. Dobra. Okej. Pierwsza rzecz jest prosta. Schody zaczynają się później. Znaczy właściwie jeśli tutaj nam się uda, to nie ma innego miejsca, w którym mogłoby się nie udać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc jeśli coś pójdzie nie tak, to pójdzie tutaj niestety. Czekajcie, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Okej. Gdzie mi tu wracasz? Niestety nie mogę patrzeć, jakim... Kto zginął? Kto zginął? Ktoś zginął, prawda? Na pewno ktoś zginął, bo... Wiecie co, zrobimy inaczej, bo... Zwykle robiłam tak, ale... Zrobimy trochę mniej oszczędnościowo, czasowo. Zrobimy tak, że poczekam, aż ten lemming... Aha, on przecież on nie wróci. On się tu spali, bo on potem wejdzie. Dobra, nie możemy tak zrobić. Mogę już zacząć jeszcze raz. Dobra, wybaczcie. Bo miałam inny pomysł, ale tak się nie da po prostu. Tak, nie zawsze wszystkie pomysły, które nam przychodzą do głowy, są realizowalne. Dobra, po prostu trzeba liczyć, że jakieś mi się uda, jak coś to powycinam wam ewentualne nieudane próby. Ale uznajmy, że to jest trzecia moja próba, bo tamta się nie liczy, bo nawet jej nie zaczęłam, więc do trzech razy sztuka, więc może będzie dobrze. Przekopmy się przez te tęcze, które tutaj nie są tęczami. Tylko takimi murkami czy czymś w tym stylu. Właśnie akurat ten musi wracać, kiedy ja tutaj potrzebuję pilnować. To jest nie fair. Kop. Dobra, jeszcze. Gdzie jest ten, co wraca? Chyba nikt nie umarł. Dobra. Tak mi się wydaje, bo nie słyszałam. Okej, ty stajesz tu. No, nikt nie mógł umrzeć. Dobra, więc kopiemy dalej. Właściwie to mogę już przyspieszyć. Żeby tutaj szybciej mi się wszyscy pojawili. Bo tutaj już jest wyjście, to jest ostatnie miejsce, z którego musimy się przekopać, więc... No, właściwie jesteśmy w domku lemmingowym. Tak? Tak, dobra. Idziecie? Nie jestem pewna, czy nikt nie wraca, dlatego poczekam z wysadzeniem tego blokera. No, tu już nikt nie wróci. Dobra, to możemy wysadzać. Dziękuję. Do widzenia. No, jesteśmy praktycznie w domu. Możemy obserwować, jak tutaj chodzą po tych pseudotęczach. Dobra. I zostanie nam jeszcze tylko jeden ostatni poziom. On może być trochę skomplikowany, ale da się go ogarnąć. Tylko właśnie może albo brakować czasu, albo trzeba dużo rzeczy naraz się zajmować, ale to jeszcze zaraz zobaczycie. No, szybciej. Dobra, jest ostatni. Oczywiście udało mi się idealnie trafić. Spot on, you can't get much closer than that. Let's try the next, okay. Tak, to jest już ostatni poziom z dzisiejszego odcinka. Ostatni z poziomu trudności Tricky, the Crankshaft. 90% limitów do uratowania. Poziom podobny do tego, no nie wiem, czy nie taki sam, jaki był kiedyś, ale... no wiecie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobimy tak. Tutaj dam blokera, chociaż normalne lemmingi tutaj nie wejdą, ale ja będę potrzebowała używać lemmingów, które się wspinają, a nie chcę, żeby mi tutaj potem ginęły. Dobra, zaczniemy od lemminga, który się wspina. Oczywiście muszę mu dać parasolkę. Potem ktoś może już tu mi zacząć kopać.
Tak, można puścić wszystkich naraz, ale dla mnie to jest zbyt dużo rzeczy do ogarniania naraz i wolę w ten sposób, chociaż tu właśnie jest ryzyko, że nie starczy mi czasu, ale spróbujemy, żeby starczyło. Okej, ty zaczynasz budować schodki gdzieś tu. Teraz oczywiście musimy tą metodą kopanie i schodki sprawić, żeby ten nam zaczął wracać. Więc próbuję, żeby się udało. Kopiesz. Budujesz. Wracasz. Dobra, bo on tutaj nam musi wykopać tunel. Okej. Tutaj ktoś musi kontynuować te schody. Dobra, powinni się spotkać w dobrym punkcie. No niech będzie. Aaa, kawałeczek zabrakło. Nie chcę, żeby mi schodów potem nie starczyło. Dobra, ty się wspinasz. I ty dostajesz parasol. Ty kopiesz. Tak, jeszcze mamy jedno to miejsce do przejścia. Tutaj już jest exit, więc jest szansa, że zdążę. Aczkolwiek może się nie udać. Jak zawsze w Lemmingach. Okej. Okay. Schody. Teraz ty tu będziesz kopał. Dobra, mam nadzieję, że zdążę. I tyle. Okej. Okay. I mam nadzieję, że tutaj nic nie nawalę. Dobra. Okej. Okay. Teraz ktoś musi tu mi skończyć budować te schody. No, akurat ten mi się tu zaczął wspinać, więc możemy go też użyć do kopania, żeby nie czekać tak długo. Dobra, przyspieszam. W sumie mogłam przyspieszyć trochę wcześniej. Mam jeszcze minutę 33, więc powinno się udać, w mojej opinii. Tak, więc tak mniej więcej wygląda ten poziom. Więc, no, da się. Chociaż, no jest taki troszkę skomplikowany, ale może być w Lemmingach dużo gorzej. Dobra, tutaj nikt już na pewno nie wróci. A nie, czekajcie, może wracać ktoś, kto się wspinał. To ja jeszcze poczekam, nie chciałabym go stracić. Tak, właśnie, wraca jeden. Ha, ja bym się wkopała. Dobra, tutaj idziecie wszyscy grzecznie do domu. Ty jesteś jedynym, który wraca, więc... Więc no... Będziemy na ciebie czekać. Jak zdążysz 51 sekund, to jesteś w domu, jak mnie to przykro mi. Tak, no i to by był już też na razie ostatni poziom z mojego Let's Play Lemmings, ponieważ, no, mówiłam, że nie będę na razie przechodziła wszystkich poziomów trudności. Wzięłam się po tym pierwszym poziomie jeszcze za triki, a z kolejnym na razie dam sobie spokój. Może kiedyś jeszcze wrócę do Lemmingów, jak znowu najdzie mnie ochota i przejdziemy sobie też te kolejne dwa poziomy trudności. Na razie na triki zakończę, więc mam nadzieję, że ten let's play jak do tej pory wam się podobał, że przyjemnie wam się go oglądało. Ja lubię grać w Lemmingi przede wszystkim ze względu właśnie na sentymenty duże. Mam nadzieję, że osoby, które też właśnie jakieś pewnie bardziej w moim wieku grały kiedyś w Lemmingi, mogły sobie przypomnieć i też właśnie obudziła się w nich jakaś taka... takie sentymentalne wspomnienia, że mógł ten mój let's play obudzić, bo dla mnie w sumie to w starych grach jest najważniejsze. Tak, udało się oczywiście idealnie. Tutaj już jest kolejny poziom, ale on jest na poziomie trudności texting, więc nie będziemy się nim zajmować. Jeszcze chciałam wrócić do menu głównego. Poziom, tak jak mówiłam, texting sobie zostawimy, potem jest jeszcze Mayhem i tyle, są cztery poziomy. Więc na razie przeszliśmy triki. Tak, bywało różnie, były różne fejle, ale mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało ten let's play. Teraz właśnie zabiorę się za jakiś nowy projekt. Mam nadzieję, że też wam się spodoba. Ja bardzo lubię Lemmingi, właśnie takie... To jest dużo zręcznościowych elementów, ale też trzeba sobie często wykombinować to, jak przejść w dane miejsce, bo bez myślenia tutaj też nic nie zrobimy. Także generalnie bardzo fajna, stara gra. Do zobaczenia w kolejnych filmach jakichś. Pa, pa.